Ślub od pierwszego wejrzenia 10, odcinek 2. Bohaterowie, SOPW, to mężczyźni z sercem na dłoni. Żony to docenią, babcia Damiana skradła show. Na jubileuszową edycję programu TVN Ślub od pierwszego wejrzenia czekało wielu. W jednym odcinku poznaliśmy przyszłe żony. Za nami drugi odcinek, SOPW10, w którym poznaliśmy ich przyszłych mężów. Sprawdźcie, co wydarzyło się w drugim odcinku Ślubu od pierwszego wejrzenia 10, Piotr z Warszawy. Czterdziestoletni Piotr to były wychowanek domu dziecka i ojciec małego Stasia. Jak sam przyznaje, być może jest zbyt ufny, zbyt otwarty i zbyt opiekuńczy, ale liczy, że trafi na kobietę, która doceni jego osobowość i wspomniane przywary. Nie lubi bałaganu i to widać po jego mieszkaniu. Nie chce być samotny, stąd zgłoszenie się do programu. Nikt nie chciałby mieć w głowie wizji, że przewróci się w domu i nikt go nie znajdzie, przyznał w rozmowie z ekspertką. Wieść, że ekspertki znalazły mu żonę, wywołały bardzo emocjonalną reakcję. Ten mężczyzna nie boi się okazywać swoich uczuć i łez. Damian z Wrocławia, mieszkający we Wrocławiu 33-letni Damian mówi wprost, chciałbym być tą osobą, której się uda, eksperyment w programie, PSZYP. Redaktor, jest bardzo zmotywowany, w skali od 1 do 10 ocenia swoją determinację na solidne 9, a nawet i 10 punktów, czym zdecydowanie ujął ekspertki, Julitę Dębską, Zuzannę Butryn i Hannę Konkol, PSZYP. Redaktor, jego dotychczasowe związki miały charakter przelotny, nie ma za sobą poważnych relacji. Przełomowym momentem w jego życiu były problemy zdrowotne i długi pobyt w szpitalu, który zmotywował go do zmian w swoim życiu. Wierzy, że w udział w eksperymencie przyniesie mu upragnione szczęście i stabilizację. Czy to się uda, zobaczymy. Jedno jest pewne, jego babcia skradła już serca internautów. Kamil z Częstochowy. Kamil to trzeci kandydat, który został wybrany na męża przez ekspertki. Trzydziestosiedmiolatek był w trzech poważnych związkach, jednak żaden z nich nie przetrwał wyzwań, jakich postawiło przed nimi życie. Pochodzi z Częstochowy, po studiach wyjechał do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Obecnie zatrudniony jest w dużej korporacji lotniczej jako zaopatrzeniowiec. Ma za sobą 3 nieudane związki, a samego siebie określa jako oddanego, skłonnego do kompromisów, a także naiwnego w relacjach damsko-męskich, co miało bolesne skutki. Jest ambitny, spontaniczny, ma poczucie humoru i tego oczekuje od przyszłej żony. Do programu zgłosił się, aby znaleźć miłość na całe życie. Odcinek zakończyły przygotowania do ślubu, który zobaczymy już za tydzień o 21:30 na TVN. Jak myślicie, jak dobiorą ich programowe ekspertki?